Jak ten czas leci? Dziś już pół metek rządu Mateusza Morawieckiego, a czuję, jakby minął ledwie tydzień. Na półmetku premier Mateusz Morawiecki ruszył z uderzeniem w swoich następców, których zna, podobnie jak marszałek Hołownia. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. Stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Mateusz Morawiecki oto domaga się komisji śledczej. Sejm już rozpoczął procedury powoływania trzech komisji śledczych, które miałyby zbadać afery z czasów rządów PiS, konkretnie aferę Pegasus, aferę wizową i wybory kopertowe. Mateusz Morawiecki chciałby jednak komisji badającej działania nowej władzy, tej, co jej jeszcze tak do końca nie ma. Chodzi o ustawę wiatrakową. Dziś premier wystąpił na konferencji i wyliczał negatywy projektu nowej koalicji. Powtarzał przy tym znane już argumenty, wskazując na możliwość wywłaszczeń pod budowę odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie odległości od zabudowań do 300 metrów, a także wprowadzenie możliwości budowania wiatraków na ziemi rolnej. Dodał, że projekt koalicji Tuska zakłada używanie do naprawy elektrowni wiatrowych części wyprodukowanych 4 lata wcześniej i zarzucił, że to oznacza sprowadzanie do Polski złomu z Niemiec. Projekt nazwał jednym z największych bubli prawnych z ostatnich 30 lat. To jest jeden z największych bubli prawnych. Stąd przypominam to lub czasopisma. Jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnie 30 lat. Jest to ewidentny szwindel legislacyjny. Dlatego domagamy się komisji śledczej, która rzeczywiście sprawdzi, skąd są te przepisy, skąd przyszły te przepisy, kto wpisał te przepisy do tej ustawy Lex Kloska. Mam też dla opozycji taką propozycję. Bardzo wiele elementów z tej ustawy świadczy o tym, dla kogo i w czyim interesie ona jest i dla kogo chcieliście tę ustawę przygotować, więc może po prostu przeprowadźcie kabel do Republiki Federalnej Niemiec, nazwijcie go Nord Stream 3 i wtedy będzie wszystko jasne, a Polacy będą również mieli bardzo prosto narysowany schemat interesów waszej koalicji. Morawiecki twierdzi, że projekt jest efektem lobbingu Niemiec i nazwał go Lex Kloska od nazwiska posłanki, która ten projekt przedstawiała. Paulina Henik-Kloska z Polski 2050 była przymierzana do objęcia teki ministra klimatu i środowiska. Jeszcze dzień przed przedstawieniem projektu wstawiła w internet zdjęcie tego, jak pracuje nad ustawą do późnych godzin nocnych. Potem przedstawiała projekt wraz z Borysem Budką z Koalicji Obywatelskiej. Ustawa miała zapewnić zamrożenie cen energii, ale dodano do niej zapisy dotyczące wiatraków. Te zostały mocno skrytykowane zarówno przez ekspertów, jak i przez polityków PiS. Donald Tusk i Szymon Hołownia tłumaczyli się z zamieszania i zapewniali, że ustawa będzie poprawiona i żadne szkodliwe zapisy nie zostaną wprowadzone. Jeśli odnajdziemy jakiekolwiek sformułowania, które mogą być interpretowane złośliwie, typu wywłaszczenia, albo jeśli są niewystarczająco precyzyjne, to dzisiaj o tym rozmawialiśmy, my osobiście dopilnujemy, żeby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości czy emocji. Myśmy po to szli do tych wyborów, mówiliśmy o tym wielokrotnie z marszałkiem Hołownią w czasie kampanii, żeby ludzie w Polsce nie byli wywłaszczani wbrew swojej woli, żeby skończyło się to pasmo krzywd ludzkich. Byliśmy tego świadkami przy CPK. Nie lękajcie się. Znaczy, my jesteśmy tutaj po to, żeby tego typu strachu, lęku o niesprawiedliwe działania władzy już w Polsce nie było i nie będzie. Według informacji medialnych Donalda Tuska bardzo zdenerwowało zamieszanie wokół projektu. Jeden z posłów Polski 2050 miał powiedzieć portalowi Interia: na tę całą sytuację jest jakieś straszne wkurzenie, szczególnie po stronie Donalda. Prawda jest jednak taka, że to Budka był odpowiedzialny za tę ustawę. Sam wyszedł na pierwszą konferencję prasową razem z Pauliną, a potem zapadł się pod ziemię. Paulina wpadła w wir medialny i po prostu nie obroniła tej sytuacji. Kiedy zaczęły wychodzić błędy i sprzeczności w projekcie, Henik-Kloska powiedziała w Polsat News, że przepisy projektowała Platforma Obywatelska. Skutkiem całej afery będzie prawdopodobnie to, że Henik-Kloska nie zostanie jednak ministrem. Według dziennikarza Radia Z Mariusza Gierszewskiego zastąpić mają Michał Gramatyka, również z Polski 2050.
A Mateusz Morawiecki w zamieszaniu wokół ustawy o wiatrakach upatruje szansy dla siebie i swojego nowego rządu na pozostanie na dłużej niż jeszcze tydzień. Szanowni Państwo, głównie moja wiara dzisiaj wynika właśnie z tematu dzisiejszej konferencji, ponieważ jeśli Lewica i PSL chcą rzeczywiście podpisywać się pod takimi projektami, pod takimi lobbystycznymi, bardzo niebezpiecznymi dla Polaków projektami, to myślę, że poszczególni parlamentarzyści tych ugrupowań zastanowią się nad tym, czy nie warto jednak, aby powstała koalicja polskich spraw, a nie koalicja zagranicznych spraw ustawy wiatrakowej. I ta moja wiara wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni na skutek ustawy wiatrakowej. Ona nie jest jakaś ogromna, jest pewnie 20-30%, ale ta moja wiara cały czas jest. Jak myślicie, czy to się uda? Piszcie w komentarzach. Zapraszam też na inne nasze dzisiejsze programy. Idź pod prąd na żywo o stanie polskiej policji. Wieczorek przy mikrofonie. Czy można wygrać walkę z rakiem? I strefa dialogu na bardzo ważny temat. Czy uda się pogodzić naród? Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.